Dobry wieczór wszystkim Państwu. Witam Panie, witam Panów zgromadzonych dzisiaj w ten szczególny i wyjątkowy wieczór, wieczór walentynkowy, jakby na to nie spojrzeć. Chociaż w środku tygodnia to jednak dajmy sobie odrobinę przyjemności dzisiejszym koncertem. Bardzo się cieszę, że tak licznie do nas przybyliście. Nazywam się Hanna Bogosz-Bacza i z ogromną przyjemnością ten koncert i to spotkanie dla Was poprowadzę. Dobry wieczór raz jeszcze. Witam serdecznie wszystkich jeszcze raz. Dzisiaj zaczynamy koncertem walentynkowym, koncert sercem w tle, ale też koncert charytatywny, gdyż hasłem przewodnim jest Otwórz serce dla seniora. I całkowity dochód z tego koncertu zostanie przekazany na rzecz oddziału geriatrycznego w Cieszynie. Wspomagamy jak się da, tylko i szpital, i cieszyńskie pogotowie ratunkowe. Aczkolwiek no, teraz przyszło na oddział geriatryczny, chcemy doposażyć go, dlatego inicjatywa jest taka, żeby trochę seniorów wspomóc w tym wszystkim. Dializy dializami, oczywiście na pewno będziemy się starać zakupić jeszcze jedną nerkę w tym roku i to będzie prawdopodobnie końcem roku, aczkolwiek zobaczymy. No a poza tym no, inne oddziały również wspomagamy. Nie byłbym sobą, gdybym tutaj nie zrobił sobie autoreklamy, gdy się zbliża ten okres i powiem tak, no te 1,5% bardzo wspomoże nas, naszą działalność i zachęcam do przekazania właśnie na Fundację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. Aha, no dzisiaj powiem tyle, że zaśpiewa nam pani Monika Kuszyńska. Niektórzy ją pamiętają z zespołu Warius Marks. Aczkolwiek wybraliśmy ją w sumie też dlatego, że no została poszkodowana przez los. No i mamy nadzieję, że to też jest takie pewne wzruszenie z jednej strony dla niej, z drugiej strony dla nas i myślę, że to będzie piękny koncert. Na razie będziemy mieć walne zebranie, będą rozliczenia za zeszły rok. Później zobaczymy, jak wyjdzie z tym 1,5%. Jakie fundusze zbierzemy i wtedy będziemy się starać, żeby znowu coś przekazać na szpital śląski. Bo nie wiesz, co komu daruję. Chciała dzisiaj Wam przekazać od siebie najbardziej, bo za każdym razem to po prostu ja otwieram usta i coś mi tam wychodzi z nich, co mam nadzieję wielką, że może być inspirujące w jakimś najmniejszym choćby stopniu. I tak już mówiłam o tym, jak to piękne i ważne jest być dla siebie nawzajem i myślę, jak to jednocześnie jest też trudne, żeby dopuścić drugiego człowieka do siebie. No to jest jeszcze ta strona medalu, którą poznałam, która mnie zdziwiła i o której pewnie sobie często nie zdajemy sprawy. Wydaje nam się, że wystarczy pójść z pomocą do drugiego człowieka, a on ją przyjmie i wszystko się dzieje. A
Tymczasem ja pamiętam, jak bardzo się wzbraniałam przed tym, żeby przyjąć czyjąś pomoc. Po prostu wydawało mi się, że ja nie mam do tego prawa, że powinnam być samowystarczalna, że powinnam być silna na tyle, żeby sobie poradzić, że to jest takie uwłaczające, że to jest upokarzające, że ja tym sposobem przyznaję się do słabości, a to jest przecież takie nieładne. I pamiętam, że sporo czasu mi zajęło to, żeby zrozumieć, że to są po prostu absurdy, które gdzieś w naszej głowie powstają. Być może, nie wiem, no gdzieś musimy to słyszeć, może jakoś jesteśmy wychowywani w taki sposób, ale zastanawiam się, skąd się to wzięło, że mamy pewną jakąś nieufność też do siebie nawzajem, ale przede wszystkim właśnie to przekonanie, że nie możemy pokazać, że jesteśmy słabsi. A tymczasem każdy z nas ma do tego prawo, jak do wszystkiego innego. I myślę, że właśnie pokazanie słabości jest dużą odwagą. I kiedy to zrozumiałam, że po prostu nie dam rady sama, no nie dam rady i muszę sobie pozwolić pomóc i odpuściłam to nagle moje życie się zaczęło cudownie układać i dużo wspaniałych ludzi stanęło na mojej drodze. I dzisiaj po prostu umiem to robić, nie tylko przyjmować tę pomoc, ale też o nią prosić, co w ogóle wydaje się abstrakcyjne i trudne. I sprawia mi ogromną radość, kiedy widzę, że ludzie są bardzo życzliwi wokół, kiedy po prostu wychodzą z inicjatywą, a ja z otwartymi ramionami i ze wzrokiem jakby skierowanym w oczy drugiego człowieka, bo to też jest trudne, żeby nawiązywać kontakt ze sobą, przyjmuję to jako coś naprawdę pięknego, bo widzę, że to daje nam obojgu bardzo dużo. I to jest takie piękne, zawsze ludzi do tego zachęcam, żeby po pierwsze ci, którzy potrzebują pomocy, żeby byli na tę pomoc otwarci i jakby nie odrzucali jej, bo to nie tylko jest dla nich, ale też dla tych, którzy tą pomocą chcą nas obdarować. Ich to bardzo ubogaca. No i zawsze możemy być po obu stronach barykady przecież. Raz tak, raz tak. Dzisiaj, słuchajcie, przyjechałam tutaj i miałam naprawdę trudny moment, bo wydawało mi się, że ja dzisiaj nie dam rady wystąpić, ponieważ jestem chora od dawna, od 3 tygodni po prostu walczymy z jakimiś przeziębieniami, wiecie, o co chodzi. I dzisiaj przyjechałam po prostu z takim bólem ucha, że nie mogłam się ruszyć. No i mówię, dobra, zapytam, może jakiś laryngolog gdzieś się znajdzie na sali. Czy jest na sali laryngolog? No i okazało się, że natychmiast trafiłam, zdążyłam jeszcze pomiędzy próbą a koncertem trafić do wspaniałego Szpitala Śląskiego, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię, tak. I cudowni lekarze mnie zbadali, dali mi lekarstwa i oto jestem i żyję, jestem po prostu przeszczęśliwa. Także dziękuję bardzo cudownym waszym laryngologom i cudownym dyrektorom szpitala. Na to, że tak dzisiaj zbieram wymian zaraz na pogotowie. No i to tak, tylko taka mała anegdota, ale myślę sobie, jakie to jest piękne, żeby czasami powiedzieć po prostu. I nagle się cuda dzieją i wszystko jesteśmy w stanie załatwić, pomóc sobie. I naprawdę cudnie jest doświadczać tej życzliwości ludzkiej. Więc życzę wam jej jak najwięcej, ale przede wszystkim myślę, że trzeba zacząć od dawania zawsze, prawda? Myślę, że to jest oczywiste.